Dzień dobry! Dzień dobry! Dzisiaj razem z Kasią i Weroniką będziemy robić coś bardzo trudnego, mianowicie przekrój historii muzyki. Nie zamkniemy się w jednym odcinku, ponieważ jest zbyt dużo ważnych, ciekawych informacji, których nie można pominąć. Więc zrobimy to w trzeciności do... renesansu. No, do manieryzmu. Tak. Przełom renesans barok. Także dzisiaj zaczynamy ze starożytnością. No i miłego słuchania. Zaczynamy od starożytności. Ramy czasowe tej epoki to jest, jak już pewnie wiecie, 3,5 tysiąca przed naszą erą. W sensie to jest tak około, nie? Tak, no, tak wiadomo, się szacuje. Tak mniej więcej, czyli 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, bo wtedy wynaleziono pismo, tak, prawdopodobnie, do 476 roku naszej ery, czyli upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Więc zaczniemy od starożytnej Grecji. Dlaczego starożytnej Grecji? To wyszło też w naszych rozmowach, czyli historia muzyki naszej klasycznej jest scentralizowana wokół Europy i tak naprawdę oczywiście wiadomo, że inne kultury miały też swoją muzykę, swoje harmonie, swoje wszystkie specyficzne dla tej kultury rzeczy, natomiast dla naszego kontentu będziemy skupiać się na starożytnej Grecji, która rzeczywiście miała największy wpływ na muzykę klasyczną. Oczywiście Rzym szedł w parze z Grecją, aczkolwiek były to bardzo drobne różnice, dlatego jednak będziemy się skupiać na starożytnej Grecji. Więc co mamy rzeczywiście w spuściźnie po starożytnej Grecji? Terminologia. Terminologia muzyczna, czyli melodia, harmonia, rytmika. Są to po prostu terminy, które zostały tam gdzieś zapisane w teorii starożytnej Grecji i do teraz są tak naprawdę używane. Tak. Jeszcze o paru rzeczach później powiemy, co nie będzie może takie bardzo oczywiste, ale przejdźmy właściwie do charakterystyki starożytnej Grecji, muzyki starożytnej Grecji. Przede wszystkim była to muzyka wokalna. Wokalna z towarzyszeniem instrumentów, ale też i a cappella. I po co była ta muzyka wokalna? No wiadomo, jak zwykle ku czci bogom, dla kultu bogów. Szczególnie znane z tego okresu są właśnie hymny, ody, treny ku czci... Apollina i Dionizosa. Apollina i Dionizosa, od tego dzisiaj zaczniemy. I tak jak Kasia już powiedziała, mogły być też stowarzyszeniem instrumentów. Mianowicie... lira, kitara, aulos, organy wodne, fletnia pana. Tak, i tutaj też bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o samo podejście do muzyki, bo traktowano to troszkę jako sport. Wiadomo, że teraz też tak trochę jest, ale w tamtym czasie rzeczywiście były organizowane konkursy właśnie na tej tak, instrumenty. Dla wirtuozów gry na kitarze i na, i na aulosie. Na aulosie. Kitarze i na aulosie. I co ciekawe, mówi się też, że te instrumenty są instrumentami narodowymi dla starożytnej Grecji. Na przykład kitara albo aulos były uwieczniane na tych wazach, takich ładnie zdobionych. My nie wiemy do końca, jak brzmiała tam ta muzyka, chociażby przez to, że no wiadomo, to był tak daleki czas, że nie zachowały się instrumenty z tego czasu. Są tylko rekonstrukcje z waz czy obrazów z tamtego czasu i dzięki temu możemy domniewać, jak ta muzyka brzmiała, ale to nie jest ale nie zachowane. Możemy ufać, że to brzmiało idealnie w ten sposób. Też tak. Były inne materiały, inne możliwości i wiadomo, jak to było. I teraz dla przykładu, żeby posłuchać, jak brzmiała taka muzyka właśnie do kultu bogów, tak, posłuchajmy hymnu delfickiego, który był skomponowany właśnie ku czci boga Apollo. Jeśli chcecie posłuchać trochę więcej, to odsyłamy od razu, już mówimy, do playlisty, którą stworzyliśmy specjalnie do tego odcinka. Tak. Także... tak, starożytność, średniowiecze... i renesans, i manieryzm z okresu burgundzkim. Tam będą wszystkie utwory, które tutaj zaprezentowałyśmy, oczywiście fragmenty i dodatkowe, które również warto posłuchać.
Wszyscy znamy trzy rodzaje literackie, takie jak epika, liryka i dramat, i one miały też duże odzwierciedlenie w muzyce. Na przykład forma liryczna, no to były ody, hymny, treny, które były tworzone na kult bogów, tak, do kultu tak. bogów. No teraz my tak możemy powiedzieć, nie? No bo to, co wyczytałyśmy, tak naprawdę opiera się właśnie na tych hymnach ku czci Boga, tak? Ku czci tak. Bogom. Prawdopodobnie było coś więcej, natomiast nie mamy na ten temat wiadomości. I oczywiście były formy epickie i to były śpiewne melorecytacje eposów różnych, na przykład eposów Homera. Wszyscy znamy Iliadę i Odyseję i one były wykonywane właśnie w melorecytacji. Co jest tutaj ważne, to to, że o tyle, o ile rzeczywiście tekst był zapisany, bo sami możemy teraz to czytać, to już muzyka była przekazywana tradycją ustną. Tak. Więc jeśli znajdziecie jakieś Nie polecamy, bo te rekonstrukcje tak. są bardzo słabe i zazwyczaj są albo po prostu recytowane. Tak, tak. Więc jeśli coś znajdziecie rzeczywiście takiego fajnego, to podeślijcie, z chęcią posłuchamy. Bo się jeszcze nie dokopałyśmy. Tak. A tutaj mały fragmencik. Tak. Czego fragmencik? Odysei Homera. Ostatniej formy, czyli formy dramatu. Tak, i jeśli tutaj mogę coś powiedzieć, jak zwykle, tak jak mówię, to jest kolejna spuścizna, bardzo ważna, którą zostawiła starożytna Grecja, czyli właśnie dramat muzyczny. Teatr starogrecki. Teatr starogrecki, bo on później dał podwaliny już nawet nie tylko dla samych utworów literackich, co dla samej opery. Teatr starogrecki ma swoje podłoże u pieśni churalnych na cześć boga Dionizosa, czyli boga wina, boga radości, tak, imprez. Dzikości, tak. Tak, no. I na tej podstawie tych pieśni został właśnie stworzony teatr starogrecki, który, jak już pewnie wiecie ze szkoły, teatr starogrecki był przedstawiany tak. w amfiteatrze, czyli w takim specjalnym w specjalnej budowli, która miała idealną akustykę, miała taki okrągły kształt i osoby znajdujące się na środku, na samym dole, mówiące normalnie, nie jakoś bardzo głośno, nie krzycząc, były słyszane w każdym miejscu z bardzo dobrą akustyką i właśnie na tym projekcie zostało zbudowane wiele sal koncertowych tak. i też i amfiteatrów. Oczywiście wiadomo, żeby jeszcze pomóc temu wszystkiemu, aktorzy, którzy występowali, mieli koturny i też maski, dlatego że występowali sami mężczyźni. Mhm. Więc to jakby nam uzupełniało te braki, jeśli chodzi o role kobiecości. Kobiece. Tak. I aktorzy porozumiewali się oczywiście między sobą dialogami, które również tak. były melorecytacją. Natomiast chór sam w sobie też się pojawiał i miał rolę komentującą. I to też pewnie kojarzycie, bo później rzeczywiście ten schemat się bardzo pojawia, a sam chór jako w roli komentującej już przeszedł do historii i chyba utarł się jako schemat. A, jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, co powiedział Arystoteles na temat tragedii, że tragedia sama w sobie jako sztuka ma poruszać ludzi, ma wywoływać litość i trwogę, ku temu, żeby odzyskać... Doznać katarzis, oczyszczenia. I to jest według mnie bardzo dobre podsumowanie samej sztuki. Więc to jest ogólnie średniowiecze. I później, w 476, umownie stwierdzam, że jest koniec, V wiek, średniowiecz. Średniowiecz. Epoka i tyle. Oka nie wyjmiesz. Wyjmiesz oko? Nie wyjmiesz oka. Także jesteśmy w średniowieczu. Dobrze, więc cezura.
średniowiecza, to jest 476 rok, jak już mówiliśmy, do 1453 roku, tak umownie, i to jest upadek Cesarstwa Wschodniego. Co jest ważne, wtedy muzyka była zaliczana do nauk matematycznych, do nauk ścisłych. Nie była traktowana jako sztuka, tylko jako nauka, i to jest bardzo ważna informacja. Ale mamy wewnętrzny podział średniowiecza, który nam pomoże w zrozumieniu, co się wtedy działo. Tak, więc żeby wszystko ułożyć, na początku mamy wczesne średniowiecze, które trwa mniej więcej od V wieku do X wieku. Następnie jest średniowiecze właściwe od X do XV. I w pierwszej połowie XV wieku przechodzimy okres przejściowy, który też się jeszcze zalicza do średniowiecza, czyli schyłek średniowiecza, tak zwany okres burgundzki, ponieważ wtedy działała szkoła burgundzka. I teraz pewnie wszyscy wiemy ze szkoły, jedna z najważniejszych rzeczy w średniowieczu to jest chorał gregoriański. A dlaczego? Dlatego, że przeważała ogólnie sztuka sakralna. I teraz chorał gregoriański powstał między IX a X wiekiem, między IX i X wieku. Było to tak naprawdę spowodowane tym, że liturgie, msze, tak czy siak życie kościelne nie było ujednolicone. Bo chorały już były. Tak. I one były właśnie wykonywane przy obrzędach liturgicznych i dopiero w tym momencie IX-X wiek został to ujednolicony przez papieża Grzegorza I Wielkiego. Więc cechy charakterystyczne chorału gregoriańskiego, mianowicie monodia, czyli śpiew jednogłosowy. Oczywiście przez mężczyzn. Oczywiście, że tak. Tekst łaciński. Ale z wyjątkami. Z wyjątkami, to jest bardzo ciekawe, w zakonach żeńskich kobiety... Brakowało mężczyzn, dlatego śpiewały kobiety. Kobiety śpiewały chorał gregoriański, więc zawsze znajdzie się wyjątek, nic nie jest czarno-białe. Natomiast tak, tekst łaciński, jednogłosowa muzyka. Tak. Skale modalne, kościelne. Zapis pneumatyczny. Tak, i to jest mniej więcej wszystko, co potrzebujecie. Oczywiście utarły się pewne sekwencje, jak później już ujednolicone, jak Dies Irae, czy wszystkie stałe części mszy. Wtedy też zostały właśnie określone części stałe i części zmienne liturgii, które do teraz tak naprawdę funkcjonują. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei. Tak. Brawo. I tutaj przechodzimy do organum. Organum. I teraz, żebyście zrozumieli, co to jest organum. Organum to nie są organy, to nic nie ma związanego z tym instrumentem. Tak, to jest technika. I teraz, możecie zrozumieć, że wtedy był jeden głos i na przykład ja jestem tym jednym głosem i pojawia się podstawowym. Kasia. Podstawowym. Ja jestem chorałem. I Kasia pojawia się jako organum, czyli drugi głos towarzyszący w pewnych fragmentach tego chorału. To organum dzielimy na melizmatyczne, na paralelne i na ścisłe. Tak. I nagrałyśmy dla Was krótkie przykładziki. I tak. Najpierw posłuchajmy organu paralelnego. Organum paralelne. Czyli jak mogliśmy wysłyszeć, organu paralelne to są dwa głosy prowadzone w równoległych odstępach, kwartach albo kwintach. Nie w trytonach, bo trytony to były Diabolus in Musica. Następne mamy organum ścisłe, czyli inaczej też organum ruchem przeciwnym. Ta-dam! Dominum ex hoc nunc et usque ad seculum. I na koniec organum melizmatyczne, czyli główny głos chorału jest prowadzony w długich wartościach rytmicznych, za to górny głos jest dołożony w krótkich, melizmatycznych wartościach. Czyli z takimi ozdobnikami. Posłuchajmy. Oczywiście w miarę rozwoju organum i chorału powstawały już utwory później trzy- i czterogłosowe. Mają śmieszne nazwy, ponieważ duplum, triplum i kwadruplum. Tak, Kasia chciała powiedzieć. I posłuchajmy przykładu Perotinusa, Widerunt omnes. Tak,
Widerunt Omnes. Bardzo polecamy też przesłuchać całego. Ważną częścią też średniowiecza jest muzyka świecka, bo pomimo tego, że... Taka też funkcjonowała. Właśnie, taka też funkcjonowała. Osobami, które rzeczywiście wieściły tą muzykę świecką, to są trubadurzy i truwerzy, którzy działali na południu i północy Francji. Byli to tacy podróżnicy, włóczykijowie i grajkowie, którzy właśnie śpiewali i o miłości, i śpiewali chanson de geste, opisując wielkie czyny rycerzy czy wojny. To były ogólnie takie pieśni o tym, co się dzieje, zaangażowane. I oni podróżowali od wioski do wioski i tam przesiadywali, śpiewali. W knajpach. Tak. No i to była muzyka, wiadomo, też z towarzyszeniem zazwyczaj już instrumentów. Wokalna, jednogłosowa, tak, i była prosta. Zapisywana tylko melodia, a cały akompaniament był improwizowany na różnych instrumentach, w zależności czym dysponowali oczywiście. Tak. Dlatego jeśli zachowały się właśnie niektóre pieśni, ale oczywiście tylko melodia, dlatego jak był akompaniament wykonywany, nie wiemy. I bardzo znanym utworem jest Kalenda Maja, do którego zapraszamy do posłuchania. Wszyscy znamy taki utwór jak Carmina Burana. I co ciekawe, on pochodzi właśnie z średniowiecza. Został on znaleziony w benedyktyńskim klasztorze i dopiero w XX wieku został on opracowany na chór solistów i orkiestrę przez Karla Orfo. Mamy już te wszystkie nasze osiągnięcia, czyli musimy to podsumować. Na początku była muzyka jednogłosowa i to się rozwinęło razem z organem już przez muzykę 3 i 4-głosową. Natomiast, tak, co jest ważne, każda muzyka i notacja też, w każdym z różnych ośrodków rozwijała się trochę inaczej. W niektórych ośrodkach notacja była bardziej zaawansowana, czy muzyka była bardziej zaawansowana. I w ośrodku angielskim w XIV wieku powstał mój ulubiony kanon i dlatego o tym mówię ogólnie, dlatego że ja bardzo kocham ten kanon. I to jest kanon 6-głosowy Summary Syncumenin. I jest to kanon kołowy, czyli była tworzona partytura o kształcie koła i się nie kończyła. Więc można to było śpiewać cały czas i tutaj mamy taki fragmencik dla Was. I co ciekawe, jest tam imitacja głosu kukułki. Tak, i to nam zapowiada już cechy charakterystyczne renesansu. I zobaczymy, czy wysłyszycie tą kukułkę. Zapraszamy do posłuchania. Sing,
Schauer blätte, achter Lomlos, achter Kaube, kuh. Ulle bstertet, bucke, fertet, spüre, sing, kuh, kuh. Kuh, kuh, singes, kuh, es schwingt und aber, pyk. Więc, jak już Kasia na samym początku wspomniała, na samym końcu, na schyłku średniowiecza jest okres burgundzki. I tak jak powiedziałam, jest to okres przejściowy między epokami. Tak. I dzieje się tam już ostatnia taka ważna rzecz w średniowieczu, jeśli chodzi o same współbrzmienia, mianowicie pojawia się Faubourg d'Ain. Jest to największe osiągnięcie tego czasu. Jest to technika kompozytorska, opierająca się na prowadzeniu równolegle głosów w... trzech głosów. Trzech głosów, tak. W akordach sekstowych. Tutaj wiadomo, że nie musimy wiedzieć, co są akordy sekstowe. Ważne jest to, że dolny głos to był głos chorałowy i dwa były dokomponowywane i prowadzone równolegle. I to była charakterystyka już schyłkowego średniowiecza. Ale warto jeszcze zahaczyć o muzykę polską w średniowieczu, ponieważ znacie te utwory. Na 100% je znacie. Studenci na pewno je słyszeli na inauguracjach. Jest to na przykład Gaudeamator Polonia. To jest bardzo stary hymn polski średniowieczny, który jest wykonywany aż do teraz. No i oczywiście nasza Bogu Rodzica, czyli pierwszy hymn polski. Bogu Rodzica też jest jednogłosowa i według mnie to jest taki też dobry przykład na to, jak mógł brzmieć właśnie choreł gregoriański i tego typu śpiewy. Ciekawostka, w 1666 roku została opracowana Bogu Rodzica na głosy. Jest bardzo fajne wykonanie Jerycho. Natomiast no, zostało to skrytykowane, bo nie było to do końca poprawne. Ale jest taka wersja, więc jest wersja na głosy Bogu Rodzicy, zachęcam do posłuchania. Ale jeszcze instrumenty średniowieczne. I teraz mamy przede wszystkim instrumenty włoskie. Viola da braccio, lira da braccio. Wszystko na ramieniu. Fidel, krzywuły, szałamaja. Klawikord i klawesyn, co jest ciekawe. Ja na przykład się zdziwiłam, ponieważ myślałam, że klawesyn później został stworzony, aczkolwiek swoje początki ma już w średniowieczu. Tak, w XV wieku już był spopularyzowanym instrumentem, a wspominamy o tym dlatego, że klawesyn będzie bardzo ważny już dla epoki baroku i wczesnego klasycyzmu. I to nam zamyka tak naprawdę średniowiecze. Renesans, 1450-1600 rok, to są cezury renesansu i już jest całkiem inne myślenie o muzyce. Co ważne, nagle mamy antyteocentryzm, antydogmatyzm, jest ważna idea mistycyzmu i już opieramy wszystko o doświadczenie. Wiadomo, że wtedy pojawiają się wielkie idee humanizmu, a nawet w malarstwie, malarstwo staje się już bardziej pstrokate, już pojawia się przestrzeń, już kolor jest ważniejszy i to wszystko też pojawia się w muzyce. Powstał wtedy też druk, struktura akordowa, a co ważne, rozróżnienie też akordów majorowych i minorowych, czyli tak zwanych wesołych, tak zwanych majorowych i minorowych, wesołych czy smutnych. I muzyka już nie jest nauką. Tak, muzyka już nie jest... I to jest właśnie ten moment bardzo przełomowy. Nauką, tak. Jest sztuką. Tak, jakie są... moment, tak naprawdę dzisiaj będziemy mówić o trzech momentach przełomowych, więc średniowiecze muzyka jest nauką, renesans muzyka jest sztuką i trzecie Wam jeszcze później powiem. Tak. Jakie są cechy charakterystyczne? No na pewno dominuje muzyka wokalna, szczególnie czterogłosowa a cappella, co jest związane też z muzyką kościelną, o której zaraz powiemy. Przeważa faktura polifoniczna i tutaj warto szybko wyjaśnić, czym się różni polifonia od homofonii i od monofonii, bo to są trzy faktury dominujące w całej muzyce. Czyli polifonia to jest faktura, w której jest wiele głosów i każdy jest ważny. Każdy głos jest równie ważny na tym samym poziomie. Tak, możecie sobie wyobrazić, że na przykład macie melodię, która jest rzeczywiście główną melodią, ale oprócz tego
gdzieś tam jeszcze macie inną melodię, która też jest równie ważna. I też jest równie ważna. Homofonia, czyli jest po prostu główna melodia i akompaniament, czyli tak jak na przykład w normalnej jakiejś tam piosence, ktoś śpiewa, ktoś gra. Czyli to jest po prostu homofonia. No a monofonia od mono, czyli jeden głos. Tak. No i w renesansie przeważa polifonia. I jeszcze bardzo ważna jest imitacja. Imitacja natury, dźwięków, które nas otaczają. I to kompozytorzy bardzo lubili wykorzystywać w swoich utworach. I tutaj mamy taki niemiecki przykład niemieckiej muzyki, Das Glaut zu Speyer, gdzie możecie wysłyszeć imitację dzwoneczków. Tak, i zapraszamy do posłuchania. Nun kommt ihr all und helft mir einmal in dieser Kumpel, wenn's leid, wem es soll. Sie spricht nicht bald, wer bald nicht schall. Zu nicht, du nicht, mir nicht, schwarz sich nicht mal. Jeder hat reiz von Seelen, das wäret nicht geklappt, was wir auch alt wie. Sie spricht nicht, was wir uns tun, als leid, diesem Welt, mit allem das Welt, mit gleichem Gleichheit. I co jeszcze uważam, że warto wspomnieć w renesansie. Renesans to jest taki trochę dziwny czas, o tyle, że jest całkiem przeciwny do tego, co się działo w średniowieczu. Oprócz tego, że już muzyka jest, przeważa muzyka świecka, przynajmniej ogólnie, tworzy się coraz więcej muzyki świeckiej. Są te imitacje, są ciekawe zabiegi, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o sposób wydobycia dźwięku. Pojawiają się też dziwne sytuacje, kiedy na przykład śpiewa się w jednym utworze w paru językach, albo właśnie są nagle zmiany, kontrasty. Więc to jest też bardzo ciekawe. Natomiast co się dzieje jeszcze w renesansie? Reformacja i kontrreformacja. Tym, tym, tym. Więc ważne jest to, że w momencie, w którym chorał gregoriański w tym IX-X wieku został zrobiony, msze i liturgie zostały ujednolicone, to od tego czasu już trochę minęło, minęło trochę czasu i zaczęto coraz bardziej inkorporować muzykę świecką do kościołów, zaczęto tworzyć msze właśnie na takich melodiach, które odchodziły trochę od kanonów kościelnych i dlatego w 1545 zebrał się Sobór Trydencki. Ale to ci tylko przerwę, bo to było bardzo ciekawe, bo na przykład w mszy można było usłyszeć melodię, która opowiadała o rycerzach. Tak. Na przykład Lomarme. Tak. Które też będzie w naszej playliście i bardzo zachęcamy do posłuchania. Tak. Natomiast w 1545 roku zebrał się Sobór Trydencki, który ustanowił właśnie odejście od jakiejkolwiek muzyki świeckiej w kościele. Ustanowił, jeszcze zmniejszył ilość sekwencji używanych w kościele do 4, które przetrwały. I jeszcze bardziej ujednolicił liturgię, wrócił trochę do tradycji chorału gregoriańskiego i do tekstów łacińskich. I na podstawie tego wybrano kompozytora Giovanniego Pierluigi de Palestrina. I on jest uznawany za jako ideał do naśladowania, do tworzenia muzyki sakralnej, ponieważ jego utwory charakteryzowały się takim pełnym spokojem i harmonią, ponieważ Stile servero, tak, styl surowy. Tak. Wszystko było w fakturze nota kontra notam, czyli jedna sylaba odpowiada jednemu dźwięku i wszyscy śpiewali jakby równymi wartościami. Wszystko było w jednym języku po łacinie, aby to było zrozumiałe dla każdego. Tak. I wszelkie takie aspekty właśnie kolorystyczne zostały ograniczone, bo najważniejsze było, żeby zrozumieć dobrze tekst. I kontemplacja. Kontemplacja była wtedy bardzo ważna i właśnie bardzo na to ludzie zwracali uwagę, żeby kościół był momentem wyciszenia, modlitwy i kontemplacji. I jeszcze jeden taki bardzo ważny kompozytor,
czyli Orlando Di Lasso. Ja osobiście uwielbiam tego kompozytora, bo no, jego muzyka ciekawie. Jego muzyka rzeczywiście jest po prostu taka skoczna, taka I to jest fajna. Muzyka świecka. I to jest muzyka świecka. I to jest jako dla nas przeciwstawienie trochę z Palestriną. I tu dla Was przykład jego utworu Hola Que Boneco. Teraz przechodzimy do kolejnej epoki, to jest taki też okres przejściowy, a mianowicie manieryzm. Sama nazwa już tutaj wywołuje pewne skojarzenia i można określić, że to trwało między 1530 rokiem a 1630 rokiem. Tak, i jest to sztuka bardzo zdziwaczała i przeciwstawiała się tej idealności muzyki renesansu, tej harmonii. I tutaj ważne było to, że muzyka jakby nie wypływała z natury, tak jak to praktykował na przykład Palestrina, tylko właśnie z głowy. Ona była taka wymyślna po prostu. Tak, bo do tej pory, szczególnie w renesansie, ważne było to, że właśnie ta zasada mimesis, czyli sztuka miała być przedłużeniem natury. Tak jakbyście mieli okno na naturę, to właśnie sztuka miała być przedłużeniem tego. I tutaj już tak nie ma. Sam Luigi Lanzi, który jest teoretykiem z tamtych czasów, wspomniał, że sztuka będąca nie z natury, lecz z cudownych idei narodzonych w umysłach artystów jest właśnie charakterystyczna dla manieryzmu. Też można to oczywiście zauważyć w samym malarstwie, w którym zaczęto używać właśnie jakichś kolorów bardziej nieklasycznych, takich troszkę już zgniłych, albo zaczęto używać samego koloru w kontraście, na przykład jako cień, a nie z bielałych kolorów czy z czerniałych. Sztuka miała intrygować. Tak, sztuka miała intrygować. I tutaj ostatni przykład dla Was, mianowicie Gesualdo da Venosa. Gesualdo da Venosa, Moro Lasso, w którym rzeczywiście słychać już to zniekształcenie. Od samych pierwszych dźwięków, ta chromatyka na samym początku, także... Tak. Zachęcamy do słuchania. To wszystko. Dzisiaj zepniemy z takim ważnym wydarzeniem dla nas, czyli 1598 rok i pierwsza opera. To jest umowna data oczywiście końca renesansu. Tak. Pierwsza opera Jacopo Peri'ego, Dafne. Nie zachowała się ogólnie w całości, więc tak. Nie posłuchamy jej. Ale jest to już wejście trochę w całkiem tak, inną epokę. I to pokazuje, że powstał nowy gatunek, opera, pierwsza opera. Ogromny przełom. Tak. Ale o tym powiemy już w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszamy. I zapraszamy do przesłuchania playlisty, którą dla Was stworzyliśmy. Link damy w opisie. No. I możecie się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami na temat też tej muzyki, manieryzmu ciekawego. Albo jakieś na przykład zależności, które pojawi się w historii, czy sztuki wizualnej, czy może w samej historii. Jeśli macie jakieś skojarzenia, to piszcie jak najbardziej do nas na maila, na Instagrama, albo też właśnie w komentarzach. Tak. No i do zobaczenia. Zapraszamy na barok, klasycyzm i romantyzm. Pa! Pa!